Są sprawy ważne i są sprawy o wiele ważniejsze. I dzisiaj w tym duchu tych ważniejszych spraw chcielibyśmy wyrazić przede wszystkim solidarność z narodem ukraińskim. I poproszę o odczytanie stanowiska Stowarzyszenia Stop dla CPK. Stanowisko Stowarzyszenia Stop CPK. W obliczu napaści na suwerenny kraj Ukrainę, naszego sąsiada, dzisiejszy protest musi się zmienić na wiec poparcia dla Ukrainy i narodu ukraińskiego. Są sprawy ważne i ważniejsze. W obliczu tych tragicznych wydarzeń żądamy od rządu Rzeczpospolitej Polskiej o skupienie się na najważniejszych sprawach bezpieczeństwa, jak i pomocy oraz porzuceniem wątpliwych i nieuzasadnionych ekonomicznie inwestycji. My również możemy czuć się zagrożeni. Pamiętajmy o polskiej historii w takich momentach. My, Stowarzyszenie Stop CPK, wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim. Stowarzyszenie Stop CPK apeluje do wszystkich o wsparcie dla narodu ukraińskiego, chociażby honorowe oddawanie krwi, bo być może będziemy musieli przyjmować rannych. Poległych w walce o niepodległość i obronę swojego kraju uczcimy minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Jako Stowarzyszenie Stop CPK zobowiązujemy się i obiecujemy, że zorganizujemy protest w formie, jaka była przewidziana na dzisiaj, i poinformujemy wszystkich mieszkańców i zgromadzonych o przyszłym terminie. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to będzie. Musimy zaczekać, aż sytuacja się ustabilizuje. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapraszamy tutaj do mikrofonu. Szanowni Państwo, mamy tu jednego gościa, który dzisiaj albo jutro rano wyjeżdża na Ukrainę właśnie. Ma na imię Taras. Powitajmy go brawami. Teraz pracuje u nas już 8 lat. Pracował właśnie, kilka razy powtarzał, że pracował. Dzisiaj, wczoraj się zwolnił z pracy, dlatego że wraca jutro rano na Ukrainę. Powitajmy go jeszcze raz brawami. Dzień dobry Państwu. Na początku chcę zrobić tak. Dziękuję Polakom. Dziękuję za wsparcie i ja będę mówił szczerze o prawdę. Naprawdę jestem Polakiem, nie Polakiem, Ukraińcem, przepraszam. Podniosłem decyzję pojechać do domu, bo jak założyłem wczoraj na Instagramie, że oglądałem filmiki, no nie? Spojrzyłem, że po moim mieście trafiła rakieta, granata, bomba czy coś, no nie? Podniosłem decyzję, dzwoniłem się wczoraj, przenosiłem jeszcze noc. Zaraz, przez pół godziny ja pójdę na pociąg. Bliżej, tak? Ja idę na pociąg, jadę do Warszawy do rodziców, bo są moi rodzice i mieszkają tu. Też pracują, zarabiają, no nie? Fakt tego, jak ja pojadę, ja nie myślałem, że tak będzie, no nie? Fakt tego powiem, że ja pojadę obraniać. Wiem, że wojna nie są na mojej terytorii, nie na mojej ziemi, bo są daleko, no nie? Ale ja zrobię tak, żeby oni bliżej nie podeszli. Czyli że do mnie, czyli że do Polski. Przepraszam, no ja nie dopuszczę i nie puszczę. Ja chcę jeszcze raz wam podziękować. No patrzę, ile ludzi się zebrało, no nie? Jeszcze raz zrobię tak. Dziękuję Polakom, dziękuję każdemu kraju, który daje nam wsparcie. I zaraz powiem po ukraińsku. Ktoś zrozumie, może, że nie, możliwe ktoś nie zrozumie, ale powiem tak. Sława Ukrainie, herojom sława. Sława nacji, śmierć ворогам. Путін, хуйло! A teraz powiem tak. Dziękuję Państwu jeszcze raz. To my dziękujemy. Dokładnie. Dziękujemy Ci i czekamy na Ciebie tutaj z powrotem. Jak wczoraj kierownik mi powiedział, no jak ja się dzwoniłem, no nie, no i wyjeżdżałem z tego, z hostelu, no nie? Jak kierownik mi powiedział, co, pojedziesz strzelać? Ja mówię,
No pojadę. Będzie potrzeba, to będę strzelał, no nie? Jak kierownik mi powiedział, ja tego się będę trzymał. Nie daj się zastrzelić. Nie dam się. Nie da się! Dobre duchy są z tobą! Nie, dziękuję. Prosimy, kto by jeszcze chciał zabrać głos, zapraszam. Szanowni Państwo, nie tak miało być. Po to ściągnęliśmy tu masę dziennikarzy, którym dziękuję, że przyjechali, bo mieliśmy zajmować się swoimi sprawami. My, prześladowani, którzy są również wypędzani, musimy się integrować i wspierać Ukrainę. Dlatego ten protest został zamieniony na wiec poparcia dla Ukrainy. W tym stanowisku zawarte jest wszystko, ale powtórzę jeszcze raz, za pośrednictwem mediów państwa oddawajmy krew. Ona może być potrzebna, bo być może będziemy przyjmować rannych z Ukrainy. Musimy mieć tą świadomość, że wróg jest u naszych granic. Moi rodzice opowiadali mi, co to jest wojna. Ja mam takie pragnienie i marzenie, i to jest pewnie marzenie wszystkich Polaków, aby żadne pokolenie wojny nie doznało, bo ono jest czymś złym. I dlatego chcemy również, jako stowarzyszenie, urodził mi się taki pomysł. Szanowni Państwo, do tych, którzy mają rozeznanie w swoim środowisku o pustostanach. Być może, że będzie trzeba przyjmować rodziny. Do mnie dzwoniły już dwie rodziny, których jesteśmy w stanie przyjąć. Ale będziemy szukać również pomieszczeń dla tych, którzy będą musieli uciekać. Będziemy w stowarzyszeniu nad tym również pracować. Wiemy, jak prześladowanie jest bolesnym sprawą dla człowieka, dla rodziny, dla jego dobytku. I dlatego bądźmy solidarni, rozejrzyjmy się, oddawajmy krew, szukajmy lokali, szukajmy wsparcia, będziemy przyjmować Ukrainę. Jesteśmy z wami. Była tu między nami, być może jest, Irenka z Ukrainy. Chciałbym ją pozdrowić i nie wiem, jesteś Irenka, jeśli jesteś, to cię pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz chciałbym prosić Państwa o postawę zasadniczą do hymnu Baczność. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo,
Ja chciałam tylko powiedzieć, że żyjemy w pięknym kraju, jesteśmy narodem solidarnym, pomocowym i myślę, że kto jak kto, my pomożemy Ukraińcom. I to oddolnie, bo tak jak widzicie, na rządzących nie za bardzo mogą innych nacji Ukraińcy liczyć. Dzisiaj o godzinie 7 rano słyszałam słowa takie bardzo smutne prezydenta, czyli przywódcy Ukrainy, i powiedział wszem i wobec, że Ukraina jest sama. Ja się z tym nie zgodzę. Ja jestem z Ukrainą całym sercem i to, że tutaj jesteśmy, to, że na tej kartce papieru przed chwilą, który dostałam, są numery telefonów i numery kont, to świadczy o tym, że my oddolnie się organizujemy. Czyli chodźmy na protesty, wspierajmy finansowo ludzi, przyjmujmy do swoich domów i nie liczmy tak naprawdę na rządzących. Obecnie się odbywa kilka spotkań i w Komisji Europejskiej, i w naszym Pałacu Prezydenckim. To są tylko rozmowy, tak obserwuję, bez żadnych konkretnych umów, obiecanki, że będą sankcje. Mówię też o prezydencie Stanów Zjednoczonych, też mówię o OBWE, mówię o ONZ-cie. To wszystko trwa, a mamy drugi dzień, a zobaczcie Państwo, ile osób zginęło, dzisiaj dwójka dzieci. Powinniśmy solidarnie do tego podejść, z różańcem też w ręku i wspierać jak tylko możemy. Dziękuję bardzo. People have a power! Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Mamy jeszcze jedną małą niespodziankę. Teraz możemy Cię prosić. W ramach wsparcia chcemy Ci przekazać flagę Polski i flagę Ukrainy. Obyś je z powrotem do nas przywiózł. Obiecuję, ja tu wrócę. Są Ukraińcy i Polacy, no nie? Różne nacje, Ukraińcy i Polacy, no nie? Ale fakt tego, że... Przepraszam, potrzebuję. Zrobimy tak, żeby więcej takiego nie było. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Sława Ukrainie, sława Polsce. Ja po prostu więcej nie mam słów, bo mi się po prostu chce płakać. Do mnie zadzwoniła wczoraj, była dziewczyna. Ona się znajduje teraz za granicą i jeszcze dalej. Zadzwoniła i po prostu płacze, że chce do domu. Jak się to się zaczęło? Jak wczoraj to się zaczęło? Ja nie dam, żeby przyszli do mojego domu. Ja nie dam, żeby przyszli do Polski. Tak, trzymaj i dziękuję. Niech żyje Ukraina! Niech żyje Ukraina! Niech żyje Ukraina! Gdzie może normalnie zarobić, no nie? Ale ja jadę do domu, bo ja mam dom swój. Proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz za przybycie tutaj. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję za przybycie dzisiaj. Przepraszamy jeszcze raz za taką, a nie inną sytuację. Wiem, że większość z Państwa była, czy chciała się o wiele więcej dowiedzieć. Tak jak powiedzieliśmy, obiecujemy, przeprowadzimy protest w tej formie, który był przewidziany, a przede wszystkim z merytoryką, która będzie dotyczyła tego tematu, który był na początku planowany. I dziękuję Państwu za przybycie. Jeżeli nie ma więcej głosów,
Dziękuję również wszelkim mediom, które nas dzisiaj wspierały, które mogły do nas dotrzeć. I chciałbym podziękować Państwu za bycie tutaj. Jednocześnie ogłosić, że uważam zgromadzenie za zamknięte, za zakończone.